Ludzie pracujący w informatyce kwantowej to są bardzo, bardzo wybitni, bardzo zdolni ludzie. Jednym z przejawów tych wyjątkowych uzdolnień fizyków, matematyków i inżynierów komputerowych jest nazewnictwo, które używają w swoich pracach. Otóż ja z prawdziwą przyjemnością czytam te prace i patrzę, jak są rzeczy nazywane. Na przykład kwantowa teleportacja. Proszę Państwa, teleportacja to jest stary koncept. To jest science fiction sprzed kilkudziesięciu lat, prawdopodobnie, może już nawet 100. Więc to jest coś, co zwraca uwagę i co potencjalnie jest niesłychanie ważne. Otóż na czym polega teleportacja w wykonaniu fizyków? Teleportacja w ich wykonaniu polega na tym, że przenoszą z jednej cząstki na drugą jej własności kwantowe, jej stan kwantowy. Natomiast nie przenoszą cząstek. Działa to z grubsza tak, że nadawca, znowu Alicja, i odbiorca Bob posiadają na początku parę EPR, parę cząstek w stanie splątanym. Jakoś weszli w posiadanie tej pary cząstek, wytworzyli ją, mają je. Dodatkowo Alicja ma jeszcze inną cząstkę, o której nie wie nic, która jest w jakimś stanie kwantowym i chcieliby wspólnie, żeby tę cząstkę w tym stanie kwantowym miał Bob. I to jest cel kwantowej teleportacji. Jaki jest protokół wtedy? Protokół jest dwuczęściowy. Po pierwsze, Alicja musi wykonać jakieś pomiary. To są pomiary wspólne na cząstce 1 i cząstce X. Wynik tych pomiarów to jest informacja klasyczna, są jakieś bity, które ona klasycznym kanałem przesyła do Boba. Ten wykonuje jakieś operacje na swojej cząstce numer 2. W wyniku tych operacji dostaje dokładnie cząstkę taką samą jak cząstka X. I to jest wszystko. Zostały przekazane własności kwantowe cząstki X do cząstki drugiej, przelane na cząstkę drugą. Zatem jak widać, teleportacja jest w pewnym sensie przesyłaniem informacji. To jest jednak przesyłanie informacji, a nie przesyłanie cząstek, przynajmniej w tym wydaniu, które my w tej chwili znamy. Jednym z ciekawszych wyrażeń, które w literaturze z informatyki kwantowej można znaleźć, jest tak zwana wierność. Jeżeli próbujemy klonować układy kwantowe albo teleportować je, to chcielibyśmy wiedzieć, na ile to, co zrobiliśmy, jest podobne do tego, co było. Profesor Banasz trochę mówił o miarach podobności. Natomiast ja ciągle czekam na jakiś rozwój semantyczny również w tej dziedzinie, bo na przykład dla mnie wierność kojarzy się raczej niewierność, z grzechem i karą, więc ciągle oczekuję, być może pojawią się następne terminy, które ładnie będą dawały istotę rzeczy w tej dziedzinie. Otóż na początek zbudowaliśmy źródło par fotonów splątanych w polaryzacji. To źródło jest oparte na procesie parametrycznego przetwarzania częstości. To jest taki proces, w którym świecimy światłem na moim obrazku niebieskim w kryształ. I w tym kryształe wytwarzamy falę o częstości dwukrotnie niższej, a długości fali dwukrotnie większej. To jest właśnie proces parametrycznego przetwarzania częstości. Oczywiście spełnione są wszystkie podstawowe zasady zachowania fizyczne. W szczególności możemy zrobić tak, że częstości tych fotonów czerwonych są identyczne i wtedy ich suma jest równa częstości fotonu niebieskiego. Natomiast zasady zachowania pędu decydują o wydajności. To z kolei mówi nam, w którym kierunku te fotony będą biegły. Mówi nam o geometrii. Parametryczne przetwarzanie częstości wykonuje się w kryształach dwuułomnych, w których mamy dwie możliwe polaryzacje światła rozchodzącego się. Mamy bądź to falę zwyczajną, bądź falę nadzwyczajną. W związku z tym dość łatwo jest zdefiniować sobie zależności polaryzacyjne. Jeżeli na przykład weźmiemy kryształ typu pierwszego, tak jak to było w naszym przypadku, i dopasowanie typu pierwszego i będziemy
nań świecili światem liniowo spolaryzowanym, tak jak na obrazku, to wtedy będziemy wiedzieli, że światło, które jest emitowane z kryształu, ta parametryczna fluorescencja, będzie spolaryzowana również liniowo, ale prostopadle do światła padającego. Otóż proces parametrycznego przetwarzania częstości ma jedną dość szczególną cechę, o której warto pamiętać. Ona jest prosta. Mianowicie, jeśli patrzymy na to na poziomie fotonów pojedynczych, to zawsze jeden niebieski foton rozpada się na dwa czerwone. Nigdy na jeden, nigdy na trzy, nigdy na zero. Na zero się czasami zdarza, znaczy nie rozpada się. Otóż jest to źródło, które z definicji będzie emitowało pary fotonów. Kiedykolwiek pojedynczy niebieski foton zostanie przetworzony, to zawsze powstanie para fotonów. Możemy zadbać o to, żeby te fotony były identyczne w sensie długości fali, żeby były nierozróżnialne. Otóż pomysł na splątanie w takim układzie ma już ładnych kilka lat. To jest następny polski akcent, kwiat z Los Alamos w Stanach Zjednoczonych. Pomysł polega na tym, żeby ułożyć takie dwa kryształy jeden za drugim i żeby zrobić tak, że jeden będzie emitował fotony spolaryzowane poziomo, a drugi pionowo. A ponieważ nie będziemy wiedzieli, z którego kryształu pochodzi foton, to będziemy mieli w jednym ramieniu, w każdym z ramion, będziemy mieli mieszankę. Będziemy mieli foton spolaryzowany poziomo i foton spolaryzowany pionowo. To jest pomysł, który myśmy zrealizowali w laboratorium. Trochę obrazków. Źródłem promieniowania jest laser femtosekundowy stojący tutaj. Na tej fotografii być może widać, że przetwarzamy to światło na niebieskie. To jest laser pracujący na granicy podczerwieni. Przetwarzamy na światło niebieskie. No i gdzieś tutaj, pewnie bardzo źle widoczne dla Państwa, jest nasze słynne źródło fotonów splątanych. Ono jest bardzo niepozorne. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, jak się takie coś zbuduje, to trzeba je przetestować. Otóż to testowanie myśmy zrobili na dwóch etapach. Po pierwsze, chcieliśmy zobaczyć, na ile dobrze potrafimy rejestrować fotony i na ile to, co dostajemy w doświadczeniu, jest tym, czego należy oczekiwać. I prosta rzecz, którą można zrobić, to ma zrobić doświadczenie, o którym mówiłem na początku wykładu, kiedy mamy dwa fotony, dokładnie po jednym fotonie padające na płytkę światłodzielącą. My wiemy, co się wtedy stanie. My wiemy, że one zawsze pójdą oba razem. To jest tak zwane doświadczenie Hong-Ou-Mandla, zrobione po raz pierwszy w Rochester w latach 80. ubiegłego stulecia. Otóż myśmy to doświadczenie zrobili w ten sposób, że wzięliśmy fotony generowane w pojedynczym krysztale BBO, czyli nie mamy splątania jeszcze tutaj, wpuściliśmy je w światłowody i tutaj mamy płytkę światłodzielącą, to jest taka światłowodowa płytka światłodzieląca, gdzie szansa na przejście światła stąd tu i stąd tu jest 50% z obu ramion symetrycznych. Czyli to jest nasza płytka światłodzieląca. Jeżeli rzeczywiście fotony przychodzą parami, to one nigdy nie powinny pojawiać się równocześnie na obu detektorach. To sprawdźmy to w funkcji opóźnienia. Mamy opóźnienie do dyspozycji, ponieważ to jest linia opóźniająca. Możemy zobaczyć, jak to wygląda w funkcji opóźnienia. Istotnie, koincydencje spadają do zera. To znaczy, że rzeczywiście fotony nie przychodzą równocześnie do detektora pierwszego i detektora drugiego. One zawsze idą parą w jedno ramię. Dlaczego mamy taką zależność od czasu? Bardzo proste. Jeżeli opóźniamy jeden foton względem drugiego odpowiednio dużo, to możemy je odróżnić. Możemy je odróżnić w ten sposób, że jeden zjawia się wcześniej niż drugi. W związku z tym nie mamy klasycznej interferencji kwantowej, gdzie cząstki są nieodróżnialne. Drugi test to był test na jakość splątania. Zanim powiem o teście na jakość splątania, dwa słowa o tym, w jaki sposób żeśmy to splątanie kontrolowali. Otóż w układzie doświadczalnym, który mieliśmy, w każdym z ramion mamy zarówno foton spolaryzowany poziomo, jak i foton spolaryzowany pionowo. Mamy spójną superpozycję tych dwóch stanów kwantowych. I to jest to, z czego startujemy w naszym układzie. Następnie dokładamy płytkę półfalową w to ramię, która pozwala nam
zmienić polaryzację drugiego fotonu, fotonu, który biegnie do drugiego ramienia. Czyli coś, co było pionowe, zrobiło się poziome, coś, co było poziome, zrobiło się pionowe. Dodatkowo możemy również kontrolować względną fazę pomiędzy tymi dwoma składnikami naszej spójnej superpozycji. I to robimy w ten sposób, że przesuwamy jakieś kliny, mamy kontrolę babineta, który zmienia względną fazę tych czerwonych fotonów z pierwszego, z drugiego kryształu. W efekcie możemy na przykład produkować singlet albo dowolny triplet z pełną kontrolą. Możemy wiedzieć, kiedy jest singlet, kiedy jest triplet, etc. Czyli mamy źródło. Czy ono jest dobre? Żeby się przekonać, czy to rzeczywiście jest dobre źródło stanów spontanych, parę PR-owskich, trzeba zrobić jakiś pomiar korelacyjny. To się robi w ten sposób. Stawiamy dwa polaryzatory w ramiona w naszym układzie i mierzymy funkcję korelacji, funkcji kątów obrotów tych dwóch polaryzatorów. Jak się zrobi taki rachunek, to okazuje się, że ta funkcja powinna zachowywać się jak kwadrat sinusa różnicy tych dwóch kątów, co sprawdziliśmy doświadczalnie i tu są wyniki doświadczalne. Wydaje się, że to źródło jest dobrej jakości. Je się charakteryzuje widzialnością prążków. Jak jest 100%, to jest idealne splątanie. My mamy 99, ewentualnie z małym hakiem. To jakość splątania w tym źródle jest bardzo przyzwoita. Te same dane można wykorzystać do tego, żeby sprawdzić, co się dzieje z nierównością Bella, tą słynną nierównością od EPR, paradoksu EPR. I w naszym przypadku dostajemy coś, co jest bliskie przewidywaniom kwantowym. Bardzo blisko, dwa razy pierwiastek z dwóch, podczas jej klasycznie ta wielkość S powinna być nie większa niż 2. Ostatnia część. Mamy już źródło par splątanych. Chcemy je wykorzystać do przesyłania informacji w światłowodach. Chcemy przesyłać informację klasyczną, nie kwantową. No, jeden sposób patrzenia na to, to przepuścimy, to jest przesyłanie informacji przy pomocy polaryzacji. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy pojedynczy foton, w którym chcielibyśmy kodować informację. Na przykład umawiamy się, że jeśli foton jest spolaryzowany pionowo, tak na górnym obrazku, to będzie jedynka. Jeżeli jest spolaryzowany poziomo, to będzie zero. Wpuszczamy je do światłowodu i patrzymy, co się dzieje. Jest kłopot, proszę Państwa. Światłowód depolaryzuje. W związku z tym ten sposób kodowania informacji nie jest najszczęśliwszy. Widać, że będą duże szumy, że wierność przekazywania informacji będzie niewielka. No spróbujmy może następny trik. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli zrobimy takie kodowanie, użyjemy dwóch fotonów. Na przykład jedynkę zakodujemy jako dwa fotony spolaryzowane pionowo, a zero jako fotony o prostopadłych polaryzacjach. Robimy ten sam tryk, czyli naciskamy przycisk. Nie jest dobrze. Ciągle depolaryzacja fotonu powoduje, że tracimy informację w czasie przekazywania go przez światłowód. Kolejny stopień skomplikowania można sobie wyobrazić tak, że zamiast używać stany separowalne dla dwóch fotonów, użyjemy stany splątane. I na przykład powiemy sobie, że jedynkę będziemy kodowali przy pomocy stanu singletowego, natomiast zero przy pomocy tego stanu tripletowego. Tak się mówimy. I zobaczmy, co się dzieje. Otóż okazuje się, że wtedy przy dowolnej depolaryzacji w światłowodzie singlet zawsze przeżywa, on ciągle jest singletem, natomiast triplet przechodzi w jakiś inny triplet albo superpozycję pozostałych tripletów. I to nasuwa pomysł na to, żeby splątanie wykorzystać do przesyłania klasycznej informacji. Otóż będziemy kodowali informacje w postaci stanu singletowego i stanu tripletowego. Pytanie, czy potrafimy ją w dobry sposób, te informacje odczytać. Otóż jak można odróżnić na końcu naszego układu, jak można odróżnić 0 od 1? Tu znowu jest płytka światłodzieląca. Okazuje się, że singlety i triplety zupełnie inaczej zachowują się na płytce światłodzielącej. I jak to wszystko przejdziemy bardzo szybko,
dochodzimy do układu doświadczalnego, który jest złożony i który Państwu przedstawię bardzo pobieżnie. Mianowicie mamy nasze źródło z par splątanych, mamy układ depolaryzujący, o nim za chwilę, i mamy wreszcie układ, który mierzy to, co nam wychodzi za naszym układem depolaryzującym. Układ depolaryzujący wyglądał tak. To był światłowód optyczny zawieszony na kilku dużych wahadłach fizycznych, zrobionych z worków z solą, które trzeba było kopać od czasu do czasu, bo inaczej one przestawały się kiwać i depolaryzacja nie była losowa. Proszę Państwa, jakie są wyniki? Popatrzmy na ten wykres. Tutaj wysyłamy jedynkę, czyli wysyłamy singlet i patrzymy, jaka jest detekcja. Znowu funkcja opóźnienia. Czyli dla opóźnienia, gdzie impulsy spotykają się, mamy praktycznie 100% pewności, że zobaczymy singlet, natomiast 0%, zero szans na to, że zobaczymy triplet. Rzeczywiście singlet przeżywa. To samo dotyczy tripletu. Jeżeli wpuścimy triplet, to dostaniemy triplet, natomiast nigdy nie dostaniemy singletu. Czy ten schemat działa? Można policzyć na podstawie tych danych doświadczalnych pojemność łącza telekomunikacyjnego. Ona jest zdefiniowana na parę fotonów i w przypadku par splątanych uzyskaliśmy 0,8 bita na jedną parę splątaną. Podczas dla stanów separowalnych ta pojemność jest tylko 0,3 bita. To się nieźle zgadza z wynikami teoretycznymi. Na koniec troszkę o zespole. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, któremu trafiło się pracować z bardzo dobrymi ludźmi i szybko zorientowałem się, że jak nie będę przeszkadzał, to wszystko będzie dobrze. Po pierwsze Konrad Banaszek, który wczoraj odbierał nagrodę za osiągnięcia w fizyce kwantowej. Wtedy był w Oksfordzie, w tej chwili już jest w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Poza tym Andrzej Dragan z Uniwersytetu Warszawskiego i Wojciech Wasilewski również stamtąd. Wojtek również powoli grawituje w kierunku Torunia. Laboratorium, w którym wykonaliśmy doświadczenia, jest fizycznie zlokalizowane w Toruniu. Jest to część czegoś, co nazywamy Krajowym Laboratorium FAMO, czyli fizyki atomowej, molekularnej i optyki, które kilka lat temu powstało jako wspólne laboratorium konsorcjum złożonego z instytucji naukowych pokazanych tutaj i w którym poza naszą grupą robiącą taką inżynierię stanów kwantowych, jak Państwu próbowałem powiedzieć, są również bardzo prężne grupy zajmujące się zarówno pułapkami atomowymi z jakąś bardzo bliską perspektywą kondensacji Bose-Einsteina, jak i pułapkami jonowymi z możliwością manipulacji pojedynczych bardzo małych liczb jonów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No mamy mało czasu. No jedno pytanie ewentualnie, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać. Czy ktoś ma jakieś... Bardzo proszę, bardzo proszę. Bardzo... Ja chciałem od razu powiedzieć, że to fantastycznie, że w Polsce tak piękne doświadczenie zostało wykonane w Toruniu. No to jest... To strasznie się tego cieszymy, bo to jest duży skok. To jest coś bardzo konkretnego na tle tego, co się na świecie robi. Ale ja chciałbym jedną rzecz zwrócić uwagę. Mianowicie, że te trzy spektakularne osiągnięcia, o których pan profesor mówił, kwantowa kryptografia, teleportacja, to one nie leżą na jednym stole. Kwantowa teleportacja to był kataklizm w naszym przejście fazowe, w naszym poznaniu, bowiem do tego momentu, do 93 roku w zasadzie pomiar służył zdobyciu informacji o układzie. I ta informacja oczywiście była klasyczna. Natomiast od tego momentu, w tym właśnie protokole, pomiar służy przesyłaniu informacji kwantowej. To kompletnie zmieniło myślenie o w ogóle formalizmie kwantowym, o możliwościach. I to była rzeczywiście... Kwantowa teleportacja to była rewolucja, która, no, trzeba to podkreślać wszędzie, bo inaczej pochodne tej rewolucji obserwujemy, ale ja bym je nie stawiał na jednym stole razem z innymi. To tylko taka uwaga, przepraszam, ja wyjeżdżam, już nie będę się wtrącał. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę
to najpierw komentarz. Dziękuję bardzo. Ja, niestety musimy już ograniczyć dyskusję do kuluarów przeniesiemy. Dziękuję bardzo raz jeszcze.